Hej moi drodzy, witam was bardzo serdecznie z tej strony, witam was w kolejnym odcinku z The Binding of Isaac. No i takie pytanko, co śmieszne, gramy w Isaaca, a Isaaciem nie gramy, ale okej. Co dzisiaj sobie zrobimy? Eve była ostatnio, a Zazela nie mam w ogóle, Samson serce już ma zrobione. Lazarus ma serce i w sumie szatana. W teorii możemy spróbować Lazarusem boksa zrobić. Dobra, zróbmy tak. Teraz się nam chyba odblokowało The Box, z tego co wiadomo. Lemon Party. Żału nie ma. Powinien być troszeczkę rozegrany, bo jednak no, nagrywałem ten odcinek przed chwilą. Ten poprzedni, wczorajszy wasz. Ale wiecie, lama to lama. Lama to jest lama. Ej, przyjaciel, umrzyj. Przyjacielu mojej kozy. O, ty byłeś na hita. 4 na pająki, trzeba zapamiętać. Jeszcze 2. Damage mamy 3,5. To nie jest mało. Panie Lazarus. A w ogóle masz wskrzeszenie jednorazowe. Tu mnie spoko. Oj, świetnie. To nie na tym poziomie. Pająk umarł i nie żyje. Mi się wydaje, czy one dostają jakiegoś movement speeda większego, jak nas zobaczą. Muszę się wydają. Dobra, jest treasure room. Przeziębienie, szansa na wstrzelenie trujących łez, no... To jest tylko szansa. Naprawdę, bez rewelacji. Na razie te przedmioty są tak słabe. O, świetnie. Dobra, umarło sobie to. No, bez jajec. Dobra, umarło. Dobra, umarło. Został pająk. 2 nawet. 2 pająk. Kurczę. Shiro, przestań. Miałeś być rozegrany, a nie taka lama. Totalna. Bo ten Lazarus jest słaby, naprawdę jest słaby. Ten ran się na taki układa. Przeziębienie, tutaj w sklepie nawet nie mamy co patrzeć teoretycznie. Teoretycznie nie mamy co patrzeć. Dziury też mogły być spoko. Dziury. W sensie drabina. Nie dziury. Ja już czasem nawet nie wiem, co ja gadam. Oż, kurde, myślałem, że wybuchnie. Nie, duży pająk. Duży pająk. O. Dobra. Umrzejrzesz. Zapalniczka. Zapalniczka, zapałka. Jezu, co ja dzisiaj mam? To ja nie wiem. Po prostu dzisiaj nie myślę, serio. A nagrałem już jeden odcinek, jakby nie patrzeć. Dobra. O, szty w dupsko. To będzie ciężkie, bo nas goni cały czas. Łatajstwo, tu jest boss. Z jednym sercem boss. Jeszcze mój ulubieniec. Też on akurat nie jest zły. Ej, dostał tym. Dobra. Mięso. 0,3 obrażenia. Leczy. 1 HP up. No. Ja mam wam powiedzieć. Szału nie ma, dupy nie urywa, no ale zawsze lepsze to niż nic.
Czy ja chcę sobie wejść do... Creepers Room? No chcę. Chcę, bo naprawdę jest lipa, jeżeli chodzi o nasze przedmioty. Na wolno strzelamy, wolno się poruszamy. To nigdy nie narzekam raczej na to. Tak, teraz naprawdę jest słabo. No, pół serca na plusie. Pół serca na plusie. No niedużo, ale zawsze coś. Secret Room. Dużo pokoi takich dosyć słabych. Nie będę szukał nawet tutaj Secret Roomu, bo no nie ma sensu. Nie ma sensu. Chcę uciekać z tego Solara jak najszybciej. Patrzę jeszcze, no może na jakieś kamyczki z Xamara. Niestety nie tutaj. A? Ohoho, goni mnie. Ja to wspomnę go. Nie. Kurde, jeszcze bombę zużyłem. Fuck me. Lipa. Co ja zrobiłem? Bombę zużyłem i jeszcze zostałem w dupę. Nie mogę. 100% na Devil Rooma, tylko co z tego? Zaraz się wywalę. Czemu ja zużyłem tą bombę? Czemu ja kliknąłem E? Nie wiem. Zmęczenie materiału, czyżby? Dobra. No i po Devil Roomie, dzięki. A ten co? Oj. Jeszcze wraf. Świetnie. Chodź tu głębie. A my tą bombę uzyskaliśmy, no ale kurde, ten Devil Room. Te węża. No nie no. Tyle dobrze. No jak? Tam już nic nie było. Ja mówię, nie mam czarnych serc, ani szarych. Teraz się jeszcze w to wpieprzę. Półtora serca. Wow, jest. Treasure Room. O, pół serca, świetnie. O! No. Powtórkę z rozrywki. Nie, no, ten rad był paskudny. Ja chcę jeszcze raz. Ja nie jestem święty, ale... Serce. Restart. Restart. Przynajmniej nie na Solarze. Solar jest jakiś dziwny. Znów będzie, jakby nie patrzeć, odcinek półtora godziny. Ja tak mam, że ja się muszę rozegrać chwilowo. Mimo iż, no mówię, grałem tak naprawdę przed chwilą, bo nagrywałem odcinek z wczoraj. To ja się muszę po prostu wgrać, wiecie jak to jest. Że czasami te palce i tak dalej, no nie chodzą tak jak powinny. Ciągłością jasne, jakoś to idzie, ale tak jak teraz, no to jest lipa. Envy. Szczerze powiedziawszy, wolałbym walić tego moba, jak mam większy DPS. Wiem, że on wcale nie jest taki ciężki pod tym względem. Ale jest irytujący. Jeszcze jak masz mały tilt up, mało DPS-a, to w ogóle jest... Chyba straszna.
Staram się jedną kulkę walić na raz. Mniej więcej. I dobijać ją w końcu. Dobra. No jak mi chciała wziąć kuleczka, gniazdka. Dobra. Dzięki kurwa za bombę, za troll bombę dodatkowo. To było coś, to było coś. To kiedyś naprawdę, czy kiedyś, no jeszcze kilka odcinków temu pewnie bym panikował z takim pokojem, ale teraz już człowiek tak... No inaczej, inaczej odbiera tą grę. Już mniej więcej znam movement tych stworków. Już mi chrypa wzięła. Będę się odprząknąć za chwilę. Ale nie chcę tego robić na wizji. Dobra. Dobra, odchrząknięte. Odchrząknięte. No i sklep. Zero monet, ale sklep. Mamy jakąś promocję. Co to jest? Jednorazowy tajemniczy prezent. Tworzę sobie przedmiot z puli obecnego pokoju. Szansa na stworzenie bryły węgla lub kupy. Fajne. Tylko nas nie stać. Ale tak to fajne. No. Pamiętać, że 3 razy trzeba go walnąć. Nie, ale z tym Selarem naprawdę jest różnica między basementem a Selarem i to mocna. Na Selarze są znacznie mocniejsi przeciwnicy. A wcale nie są mocniejsze przedmioty. Troszeczkę to niesprawiedliwe. Ja tak tą niesprawiedliwość odczuwam. To jest boss. Dobrze wiedzieć. Chodź pająk. Oż ty gnoju jeden ty. A mnie chciał wziąć z inacka. Menda. O, dobra. Jest też żelum w końcu. One walą normalnie, no po prostu. Sześć osób. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, o pięć? Te po trzy. A nawet i dwa. Nie wiem od czego to zależy, ale jak widać czasem tak jest. Oki. Panie Treasure Room, coś dobrego. Aha. Tam sam strzał jajem tworzy spowalniającą maść przy trafieniu. Tworzy niebieskiego pająka lub pukę przy trafieniu. Przy trafieniu? No tak, ale musimy akurat trafić tym, co potrzeba. No to nie jest to coś super. Dobra, kupcia. Oż ty w dupkę. Ty, charger. Pokój ty się tam. O. Ty gnoju. Muchy, walić kupę. Łychu, nie ma. Nie ma. Nie ma. No bez jaj, jak on wali dziwnie. No jak, skąd wiedziałeś, że ja to będę szedł? Czemu ty przewidziałeś mój movement? Naprawdę, gram dzisiaj jak gówno, no i to... Przegram z gównem. Prawie przegrałem z gównem. 1-6-1 zdrowia, leczy jedno serce. A nie mieliśmy tego przed chwilą?
Jezu, naprawdę nie wiem, co się ze mną dzieje. Lazarus chyba tak na mnie działa. Lazarus chyba tak na mnie źle działa. Dobra, dojdziemy do Sacrifice Roomu jeszcze. Trzy serduszka to nie będzie akurat jakoś tam super źle. Może coś tam ciekawego wyleci. Tam, pająki, kurwa. Piękny przedmiot, dzięki. Zajebisty. No lipa, lipa po całości. Nie szukam Secret Roomu, bo tu akurat nie ma go. Łatwo jak znaleźć Cellar. I to dwójka. 100% Devil Rooma. I widać, jaka jest różnica już między tymi pokojami, naprawdę. Ja widzę diametralną różnicę między tymi pokojami. Świetnie. Ani klucza, ani nic. No po prostu zarąbiście. A idźcie w cholerę. Naprawdę, wydaje mi się, że po prostu, nie wiem, gra się zrobiła cięższa. Gra się zrobiła cięższa. Wyzywa dwie dłonie mamy, które łapią wrogów. Spoko. Emergency contact. No chodź tu. No chodź tu. No kurwa, no. No widzieliście wy to naprawdę? I podobnie rumy. No dziękuję, dobranoc. To jest bez sensu. No jeszcze, jeszcze. No tak, takie pokoje spoko. Świetny pokój, kurwa. Świetny kurwa pokój. Nie mam słów. Zdrowa zagrywka po prostu, żeby mnie zirytować. To dużo Isaaca już po prostu dzisiaj chyba. Klucz, no zostawiam go na Treasure Room. Rozumiem, że raczej to nie wywali. Myślę, że może jakiś Lucky Rock się tam pojawił. To dla Lucky Rocka oczywiście bym zaryzykował życie. Ale nie. Nic nie było. O. Dobra. Spalił się. Umieraj, umieraj, umieraj. No w ogóle jeszcze jest produkcja pająków w toku, widzę. Niedobrze. No, jednego już nie ma. Stało to dałataństwo. Dobra. Uff. Tu jest boss. Tu jest już bosik. Prawie nie zauważyłem tego lecącego hita. Naprawdę prawie, było blisko. No i teraz pytanie, czy wchodzimy do Treasure Roomu, czy po książkę? Nie wiem. Naprawdę nie wiem. Ale chyba Treasure Room. Najbardziej istotny dla nas w tej chwili. To było co? To ta skrzynia. Świetnie, dzięki. I tu nadal nie ma tego, co chciałem. Nie ma też Rooma. Oczywiście musiało być w tym dużym pokoju. Bo to nie byłby The Binding of Isaac, tylko jakaś inna łatwiejsza gra. A tu łatwej gry nie robimy. Pająki. Pół serduszka, no ciekawe. Mamy sklep i w ogóle wszystko. Na raz. I mamy tu prawie, że Belzebuba już w całości. 2/3 będziemy mieć. Odbituje wokół losowego wroga, dopóki ten nie umrze. Zdaje 30 obrażeń kontaktowych na sekundę. Spoko.
Pochi. Tylko szkoda, że nie wejdziemy do sklepu. No Devil Rooma też mieć nie będziemy. Lipa. Jestem chyba nawet skłonny pójść po to serce tutaj. Daję jedno serduszko, cholera. No właśnie. Myślałem, że może jednak, wiecie, gra nam ułatwi i zabierze pół serca, ale nie, jedno. No to wyszedłem na zero. Wyszedłem na zero. Szukałem tej skrzynki, ale nie mam ani klucza, ani bomby, nic. Zero. Totalnie zero. Totalne ziobro. A jeszcze mój nielubiony przeciwnik. Który jest naprawdę szybki, aż chyba za. No tak. Procent na Devil Rooma, świetnie. Oj, jej, jej. Poker! Dziękuję! Dead Cat. 9 żyć. W obecnym pokoju utrzymujesz. Ogień piekielny? W obecnym pokoju? To jestem skłonny zrobić to w ten sposób. Death List. Przedmiot. A, okej. Okay. To jest item aktywny. No dobra. I za trzy pokoje mamy teoretycznie. Cholera, 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 cholera! Dobra, umarł. O, pół szarego, dobra. Wiem, że ja nie mam tego Brimstone'a na stałe. Dobra. Mówiłoby głupie nie umrzeć, nie? Bo byłoby to smutne stracić Devil Rooma. Myślę, że mam 100%. Ty możesz przestać się... Ta mucha nie działa! Mucho, działaj! Mucho, działaj! Jest taki przedmiot bardzo podobny właśnie tutaj, który powoduje w naszą stronę, że... Cholera, niepotrzebnie tego używałem. Cóż. Że powoduje w naszą stronę za to właśnie, że te pociski... wrogów misują, że tak powiem. To jest bardzo fajny przedmiot. Larry Dziunia. Ta mucha nic jemu nie zadaje, dopiero jak wpadnie. To różnie, jak widać, wychodzi tej muszce. Ta mucha jest żółta. Ej, 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 świetlik, uspokój się. Świetlik, uspokój się. Zobaczcie, jak ta mucha krąży. Nic nie dodaje. Jeżeli przeciwnik jest stojący, to on go nie zabije. On będzie do ustanej śmierci, za przeproszeniem, lecieć wokół niego. Wow, jedna bomba. Jakie wy jesteście ta szybkie. Katakumbsy w ogóle to są. No, szkoda, że na Eve nam tak te Devil Roomy nie chodziły pięknie. Czy chodziły pięknie? Jeszcze nie mów, że ci wchodzą pięknie, bo to jeszcze nie wiadomo. Le Shiro. Panie Le Shiro. Naprawdę zawiodłem się na tej muszce. Nie jest ambitna do zabijania. To było bliskie. To było bliskie. No weź go mucha, czepnij. Nie, nie, po co? Sklep. Przydałby się nam sklepik, wiecie? Przydałby się sklepik.
Dzięki. No i świetnie, podawaj rumie. Kurwa, bo oczywiście pająki musiały się pieprzyć na takiej głupiej mapie, no. O Jezu. No i właśnie o tym mówiłem, że jeszcze Shiro nie mówi, te debil rumy pięknie wchodzą. Masz pół serca. Masz pół serca. A z Deadcatem naprawdę mógłbyś dużo zrobić. O, 5 bomb, gdy bomba zabije przeciwnika, stworzy niebieskie pionki, swoje bomby lepią się do wrogów. No ale to nie jest dobry przedmiot. Te kolejarze, świetnie. No jak?! Dupa, dupa, dupa. Nerka, 50% szansy na upuszczenie swojego pick-upa, gdy zostaniesz trafiony. W naszym wypadku to oznacza, że po prostu już umieramy. I to totalnie. No nie, no tu nic nie ma ciekawego. No ten sklep to też jest dupa straszna. Prawda, Lazarus ma tak, że jak umrze, on nie wiadomo czy wstanie wtedy, ale jak wstanie, to ma dodatkowe obrażenia. To jest spoko. No mucha, weź, zabij. Mucha jest tak do dupy. Uff. 36% nadal jest szansa, że my tego Devil Rooma mieć będziemy. Ale to jest tylko szansa. To jest tylko szansa, nic więcej. Nic więcej. Tutaj może być Devil Secret Room. Tu nie może być Secret Room. Tu może być Secret Room. I tu może być Secret Room. To najprawdopodobniej będzie. No właśnie. Shot speed up. No przynajmniej to. I 10% szansy na Devil Room nam wskoczyło za niszczenie tego typu sprzętów. Tylko co z tego? Za to ja nie chcę walczyć. No próbujemy, próbujemy. No zobaczymy, jaki nam się przeciwnik trafi. 46% do prawie 50%. Jest Devil Room, dobrze. Dobrze. Jap. Powiem wam, że czasem te teksty zasłaniają mi różne rzeczy. Tylko tak się z dala trzymam od tego. Jednoczone serce, kiedy twoje zdrowie spadnie do jednego serca, rań wszystkich wrogów w pokoju. Czarne serca i efekt nekronomikonu zadają podwójne obrażenia. Spoko, biorę to. Czarne serce, spocznij. Czy ja mogę z szatanem walczyć? Nie wiem czemu, ale nie mogę. Nie wiem czemu, ale nie mogę. Tak, KFC 2, 33% na Devil Room. To nie jest dużo. 1/3 można powiedzieć. W teorii mógłbym się dostać do tej karty. Teorii. Ale pewnie będę chciał się tam do niej dostać. Mimo wszystko, no to dwie bomby stracimy, ale... No ale zawsze jakaś szansa na coś dobrego. Bo ile to jest w pierdziele? Dziękuję. Dobra, już te dwie bomby i tak będą urw. I tak będą urw. Wujka gier, podaj twoje czerwone serca. Ma jedynie efekt leczący. No to dupa. Nic ciekawego. Dzięki. Musiałem to spartolić, co? Liczę na bomby. Dzięki za 3 monetki, kurde. W dupę sobie wsadźcie. Ojej. Niedobrze, no.
to. Nawet nie straciłem życia. No bez jaj. A w ogóle krwawie, zobaczcie. Niech cię chuj jasny strzeli, naprawdę. Mam dość tej gry. Jeszcze mnie zabijcie. Kurwa, dzięki. To za gówno. Gapi, zabij go. Nie mogę, sorry. Nie mogę z tej kurwa głupoty, no. Raczej może nieudolności, a nie głupoty, no bo z głupotą to ma mało wspólnego, ale no nieudolny to jestem na maksa. Nie mogę. Jeszcze grid, pewnie, bo mogłem sobie coś kupić, prawda? Bo mogłem sobie coś kurwa kupić. To mi grida dali w sklepie. No i Steam Sale'a, jakie nie dożyję nawet, żeby to wykorzystać. O, Gaben, ty cwaniaczku, celowa robota. To jest celowy Steam Sale, żebym nie dożył. Więcej, więcej, jeszcze musisz. Oj, no to będzie ciekawe. To będzie naprawdę ciekawe. Przynajmniej tyle. Jestem skłonny pójść na tego bossa. Chubi Chubi Chiba. No i już po drugiej rumie. Powiem więcej, raczej nawet umrę. I go zabiłem. Jedna obrażonka, dobra. Jedna obrażonka, nie jest źle. I to trochę żałuję, że wziąłem ten przedmiot podawany. A już na pewno żałuję, że wziąłem tą muchę. Ta mucha jest bez sensu, jest nieudolna totalnie. Łzy mają znacznie większe hitboxy, widmowe łzy. Ryzyk fizyk. 5 bomb, o nie. Tylko strzelność też nie chcę. To też jest głupie. Pół obrażeń za każdego zabitego przeciwnika w tym pokoju. Maksymalnie plus 5 obrażeń po 10 zabiciach. Nie jest to złe. Wiedziałem. Szansa na wystrzelenie ognia, który blokuje wrogie pociski i zadaje obrażenia kontaktowe. Maksymalnie może dać 4 razy twoje obrażenia. Świetnie. Nie wiem, na takiej zasadzie to działa, ale okej. Okay. Mogłem brać jednak tamto. Mielibyśmy takiego w sumie Samsona. A, w ten sposób. W sumie nie głupie. Dobra, nie jest złe. Nie jest złe. Myślę, że będzie gorsze. Challenge room. To my tam mamy. Jedno czarne serce tworzy 2-3 bomby do podniesienia. Tworzy trinket zapałka. Może być. Dajcie to. Ej, dobra, spoko jest to, naprawdę. I trochę sobie nadreperowaliśmy to wszystko. Mnie ten ogień pali? Chyba nie pali mnie. Ej, chyba nam się delikatnie to podratowało. Jak znajdę jeszcze jeden klucz.
Już podreperowało ci się Shiro? Już? Masz wyreperowane? Powiedz mi, Shiro, jak tam twoja jak twoje reperowanie? Ja czasem naprawdę powinienem się gryźć w język, naprawdę. I uważać jak gram. Priorytet. Uważać jak gram. A ja czasem za bardzo się ekscytuję po prostu i potem lamię. Miałeś już fajną sytuację i oczywiście musiałeś to spartolić. Dobra. Okej. Tutaj jest kolejna księgarnia. Jest kolejna księgarnia. Za jeden klucz. Tam był chyba pseudo treasure room za dwa klucze. Nie jestem pewien, bo nie pamiętam, co to było. Tam definitywnie książki, Shiro tutaj na spokojnie. No dobra, włazimy, trudno. Oj. No, wziąłeś sobie? Jesteś bez kluczy. Kurwa mać! Nie mogę. Ja nie mogę. Czemu ja tak daję dupy? Czemu? Straciłem dwa serca, bezsensownie straciłem dwa serca. Nekropolis. Tu jeszcze chyba nie byliśmy. O, i to będzie śmieszne zaraz, zobaczycie. O, właśnie o tym mówię. Kurwa, to będzie śmieszne. Gdyby nie ten płomyczek, to już bym miał problem. I tak mam problem, ale mniejszy. Ja pierdzielę, co to było? Ten mob jest chory. Naprawdę ten mob jest chory. Jak nie masz jakiegoś dobrego bursa, to ten mob jest dla ciebie chory. O, jeszcze wyżajny, świetnie. Dobra. To takie robaczywe te wyżajny. Bardzo robaczywe wyżajny. Tam być chyba mógł secret room. Mógł być secret room. Tu też może być secret room od dołu. I teraz zobaczymy, czy może być tu. Tu też może być secret room. No tak, kurwa, pewnie dajcie im jeszcze, nie wiem. Balon. Kurwa i balon. Jezu, YouTube będzie mi te filmy ściągał definitywnie. Dobra, będzie coś? Będzie. Naprawdę. Gro. Nie robi się tak. Ogień zwalczaj ogień. Słyszeliście jakieś takie powiedzenie? Tutaj ma bardzo dobre nawiązanie. Skłonny to wziąć. The Ward. Spoko. Tak, tu będzie duży pokój. Mamusia. Matki to się najbardziej bałem, wiecie? O, dobra, wyszło. Obawiam się, że ona mnie wyniesie z tego pokoju. Nie chcę walczyć na razie. Idziemy też roomu. Nie, proszę, nie taki pokój. Nie, nie tak, tak się nie bawimy. Panie, 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 proszę się uspokoić. Kurwa, uspokój się z tym burstem. No i dziękuję. Już po naszej... O, słońce. Akurat nie bym mógł zrobić bez tego. To, wiecie co, ja ogólnie nawet zrobię tutaj coś, no właśnie, dziwnego chciałem powiedzieć, ale...
O! Jeszcze żyje. Świetny przedmiot. One makes you larger. Świetny. Daję wróżbę, trinket, serce, duszę lub kartę tarota. Może być, świetnie. Dostałem cały wuj. Ja mówię, nawet będę ryzykował i będę tutaj bombki nawalał. Tylko po to, żeby coś z tego ugrać jeszcze. Kurczę, przydałby się Devil Room. Więc mam jedno serce. Jedno serce. Jedno serce. Dobra. Muchy. I dwa eternale. Dobrze. Hell yeah. Udało się. Mamy osłonkę na serce. Przynajmniej czuję się bezpieczniej pod tym względem. Czuję się znacznie bezpieczniej. No, weź go wali. Dobra. I dobra. Takie pokoje są naprawdę bardzo chamskie, moim zdaniem. Powiedziałbym nawet, że chyba arcychamskie. A, spalił cię Cooper. Spalił cię Cooperek. Idziemy na bossa, no. Nie widzę innej opcji. O, teleportuje cię do pokoju skarbów. Stopę mamy depto przeciwnika, świetne. Otrzymujesz latanie w tym pokoju, The Hangman. Nie. Nie, po prostu nie. Weźmiemy sobie to. Idziemy na bossa. Chore! Gówno chore. Znów. W takim pokoju. Jest bez sensu. Ten żebrak, to nie ja byłem. Proszę się odczepić. Świetnie, pół serca. Mogłeś to zrobić Shiro wcześniej. Ale nie zrobiłeś. Ja to zrobię z połówką serca, wątpię. Naprawdę wątpię. Dobra. Mówię myk. Liczę na... Właśnie nie wiem sobie na co ja liczę, ale dobra. Na nic już nie mogę liczyć. Dobra. Ja mam Brimstone'a całego. Dobra, już dupa. ...72% i nie było Devil Room'a. No kurwa, bez jaj. To są jaja. To są po prostu jaja, naprawdę. To są jaja. Mogę wziąć The Hangman, ale... Jeszcze umrzesz tutaj, Shiro. Ja ci mówię, że umrzesz, to umrzesz. Cofnęłem do pokoju? Nie, nie cofnęło mnie do pokoju. Nie znów dramat.
Jest dramat. Stars, nie no. Kurwa, użyłem nie tego, co chciałem. Zabijcie mnie po prostu, bo to, co ja odwalam dzisiaj, to jest dramat. To nie jest gra, to jest dramat. Powiem więcej, pokuszę się nawet o Elite Room. O, świetnie, pół serca. Jakbym miał za dużo zdrowia. Bardzo mi to pomogło, dziękuję. Nie ma tak zamienić skrzynię w jednej chwili na jakąś inną. Dzięki! No i teraz już wchodzi Dead Cat tutaj. Jestem tak zły. Chciałem dwójkę kier użyć, a użyłem czegoś innego i jest dupa. Dobra, ale przynajmniej The Hangman bierzemy ze sobą. Rozwiało to moje wątpliwości w stosunku do tego, co chciałem wziąć. Tu nie może być żadnego secret roomu. Dobra. Nekropolis jest dwójka. 100% na Devil Rooma, który zaraz stracimy spokojnie. I powiedzcie mi, co ja mam tu zrobić. Ja wam powiem, co ja zrobię. Jeszcze raz. Tyle zrobiłem, że nic nie zrobiłem. Oj, biedny Shiro. O nie, czerwony szkielet. Zabije mnie na hita w sumie. No, nie spaliłeś się, gnojku? Nie wiecie, co ja zrobiłem przez chwilę. A ja się wybierałem gdzieś chyba na szatana, prawda? Nie, na boksy. No to raczej nie masz chwilę po co. Wijaja robicie. Ten pokój jest porąbany. Ten pokój jest posrany, a nie porąbany. Ten pokój był posrany, totalnie. No nie, i po David Roomie, nie wiem, co mnie kurwa walnęło, nie mam pojęcia. Naprawdę nie wiem, co mnie walnęło. Ja zaraz sobie to zrobię chyba... Zrobię sobie przebitkę i zobaczę, co mnie naprawdę walnęło, bo nie wiem. Jeszcze kolejarze, świetnie. Nie mogę. Ta gra mnie nienawidzi dzisiaj. Ta gra mnie nienawidzi dzisiaj, naprawdę. I znów duchy. Ciężki przeciwnik. O, dzięki, kurwa. To jest boss. Myślałem, że może być jeszcze jedna. Dobra, tu już mamy bossa. Tak w sumie wiecie, mamy Dead Cata, nie? Lewiatan. Jedno proszenie, 0,2 prędkości jednoczone sercem, spoko. Plus tutaj. No 8 kluczy w sumie, a patrzcie, mamy przecież przejście. Śrubka, bierzemy. Może ten run jest jeszcze do uratowania. Może ten run jest do uratowania jeszcze. Mamy fajne już DPS-y.
Dobra. Speed up, świetnie. Jest może do uratowania jeszcze. Dobra. Nie wejdź na żadne czerwone pole, Shiro, proszę. Nie wejdź na tą cholerną maś. Serce. To nic dla mnie. Oj. A, pewnie jeszcze mi... Też rozumiem, przeciwniku, dajcie. Zapalenie na tym przeciwnicy po śmierci eksplodują pociskami, które posiadają efekty na pociski gracza? Jeżeli to są nasze pociski, to spoko. Jeżeli to będą pociski przeciwnika, to jest dupa straszna. Zobaczymy. Zobaczymy. Ja tak mówię, że ten ran jest jeszcze do uratowania, ale... Różnie to bywa. Różnie to bywa. Brawo. Wiecie, to ja po prostu patrzę na mapę często. Kurwa, świetnie. Jeszcze mniejszą mapę dajcie, proszę. Dajcie jeszcze mniejszą mapę, proszę. O takie rzeczorki. Ja jestem nawet skłonny wziąć to serce. Biorę cię. O, za niepojąki nawet. Infested. Dobra, Hangman, no nic nam to nie dało w sumie, ale... A mi nie były to złe pilsy, nie? Zawsze coś. Sklepu, jeszcze nie było sklepu tutaj. A wilku mowa. Dobra. Grit, no oczywiście. Przecież zaraz nie będzie sklepu, kurwa. O, nie mogę. Czemu one muszą być czerwone, te pociski? Przecież ja ich nie zauważę. Co chciałem zrobić? Pewno wiecie, co chciałem zrobić. Opa. Już mi grę przycięło, nie wiem czemu. Ojejejejej. 53 minuty. A my dopiero idziemy na matkę. Prawda, no cały czas mi się wydaje, że to są przeciwników szoty. Nie jest coś dobrego. To nie jest coś dobrego. Tu może być Secret Room, ale nie ma. W ogóle Lucky Rock się nie trafia, to jest dziwne. Dobra, jest Deadly Room, spoko. Zmniejsza Isaaca, upuszcza swoją pigułkę. Tak nie mamy wyboru, nie? Wyznana pigułka. X-Lax, dobra. Brimstone, na stałe. Zdaję wszystkie pick-upy, brak efektów w trybie grid mode. Tylko no to nas zabije, nie? To nas zabije całkowicie, ale będziemy mieć Brimstone'a. No i git. Tylko naładowanie jest spore. Ładowanko jest spore. No i możemy już teraz ten przedmiot wypieprzyć, nie? Łąb jedynka, dobra. O tyle dobrze, że możemy już sobie teraz... Oho. To będzie coś ciekawego chyba.
Słaby pokój. Dobra, 7 żyć mamy jeszcze, nie jest źle. Dwa żebraczki. Tamtego bym nawet zainwestował, bo sklepów już mieć nie będziemy. Zawsze może dać jakiś HP up czy coś, nie? No właśnie, o tym mówiłem. HP up. I weź to się, człowieku, pokapuj, czy to są twoje pociski, czy to są nie twoje pociski. Trochę żałuję, że wziąłem ten przedmiot. Ops. No. Ostatni bąbel. Dobra, no pokaż się dziadu. Dwie bomby. Tak naprawdę te bomby już są nam zbytnio niepotrzebne, ale... jak dają. Dużo twojego aktywnego przedmiotu bez używania jego ładunku. Slipa. A w ogóle mamy latanie już na stałe, nie zauważyłem tego. No to Lipton. Jakiś active item by się przydał. Ops. Roll bombka oczywiście musiała być. Nic nowego. Nic nowego. Czy tu mógł być? Nie mógł być. Tu może być. Ło! Kogo nie ma w domu? Fajne, naprawdę, pick-upy do podniesienia. Tylko szkoda, że nie mam przedmiotu żadnego aktywnego. Zobaczymy za to. Istingula. Dwa Gemini. No dobra. Nie było źle. Nie było źle. Tylko tak, teraz pytanko. Czy my mamy jakieś serduszka do podniesienia? Chyba mamy. Obawiam się, że... nie, w sumie nie. Nam się nic nie stanie. Gimpi. Tak, Gimpi. Dopiero teraz dostajemy obrażenia. My dopiero teraz dostajemy obrażenie. Więc luz. Devil Room raczej tak już odpada. Mamy Gimpiego, fajnie. Wszystko się ładnie złożyło. Mam dużo bombek, możemy sprawdzać, jak chcemy. No, akurat się udało. Ty chcesz kluczy, tak? No, mogę spróbować. Czerwona skrzynia. Z jednym sobie zostawił. Może automat do gier. Wheel of Fortune. To nam nic nie da. Dobra, dam ci wszystko. No i przerąbałeś sobie. To tyle, że straciłem wszystkie klucze. Świetnie. Tylko miałem multum, a teraz nie będę miał żadnego. Będzie płacz i lament pod tym względem. Nic. Jej, jaka duża mapa. Essa.
Wow, kontejner kolejny. Devil Rooma mnie dajcie, gnoje. Utero dwójka, okej. Uff. Ale nie wiecie, jak ja to przeżywam. Jak ja to przeżywam, jak ja muszę takie pułapki przechodzić, to naprawdę nie wyobrażacie sobie. Nie wyobrażacie sobie tego. Love, dobra. Love is easy. Powiedział i prawie padł. Znaczy padł, prawie dostał obrażenie. Emperor, challenge me. To było do bossa, tak, tak. Arcade room. The game kit, przepraszam. Nowy przedmiot. No możemy Pretty Flya zyskać. Nie wierzę w to, że my go złapiemy, ale... A no już może się uda. No właśnie. A sobie naładować już przedmiot. Chcesz bombę czy co? Monetki chcesz? Wolę tobie dać. Przeładował mi item. Powiem wam, żebyś mi coś dał. Ty tylko ładujesz? Ty tylko ładujesz chyba. Ach, tylko ładuję. Pretty Flya. No ale nic nie wyjdzie z tego, no właśnie. Ja straciłem, kurwa, Devil Rooma przez własną głupotę. Boże. Dla jebanego Pretty Flya, którego i tak, o, dziwo, dostałem. Mamy Belzebuba. Ale chujnie, naprawdę chujnie. Dałem się złapać jak dziecko, totalnie. Świetnie, no to teraz już w ogóle nie będzie, na pewno. I też mam. I się nie chwalę. W sumie to się pochwaliłem przez sekundę, no kurde, no znów Devil Rooma straciłem. Przez głupotę, no. Ej, to nam nie zadaje obrażeń. Ja myślałem, że to nam zadaje obrażenia, ale to nie zadaje obrażeń w ogóle. To luz. Ja się naklnąłem na to, to takie jest w miarę w porządku. To tyle, że chyba przepycha nas tak naprawdę, nic więcej. Mam długi pokój. Oj, to jest słabe. Dobra, i tak już byśmy nie mieli Devil Rooma i tak. No, dzięki. Teraz to wyleciało. Wiecie, muszę z... Aha, to jesteś ten typ moba. Kurwający. Nie wracam się po żyćku jeszcze. Nawet dwa żyćku są. Oczywiście musiałem dostać, nie wiem znów od czego i od kogo, ale okej. Nie wiem, nie mam pojęcia. A? Tu jest bosisko. Że niebieskiego pionka na każdą kupę w pokoju. I nic. Jakieś kurwa dziwne monstro. Parkujecie sobie ze mnie teraz?
Duży kupsztal. Mniejszy kupsztal. O, no was chyba w domu biją. Oż, ole chamskie. Ole chamskie. Do pokoju z połowu czerwonego serca lub mniej otrzymujesz małego Stevena. Duża szansa na pojawienie się sojusznika Gemini. Dobra. To jednak zadaje obrażenia, okej, okay, nieważne. Tak, zadaje obrażenia. Nie rozumiem, czemu mi wcześniej zadawał obrażenia, ale okej. Okay. Ale okej. Okay. Ha, 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 ha. Dobra. Elit. Niestety zamknięty. Czy to teraz dwójka, my już z sercem będziemy walczyć? Tak, my już z sercem będziemy walczyć. Szczerze powiedziawszy, to nie wiem, czy ten trinket nam da obrażenie jakieś. Wow! Wow! Ale obrażeń to my nie mamy na tym. Coś się popsuło chyba. Dobra, kolejny achievement wpadł. Wow! Co to jest? Przypadkowo boksa nie mieliśmy mieć odblokowanego? Ej, no to my serduszko matki już mieliśmy to odblokowane. Byliśmy nad Rusem, tak? Tak. Bez sensu. Ja muszę tym wszystkimi postaciami to odblokować, czy jak? Dobra, moi drodzy, no taki rant bez odblokowania w sumie czegokolwiek, no. Nie podoba mi się to, co się stało. Może warto by na przykład zacząć gridy nawalać, nie wiem, naprawdę nie wiem. Dobra, moi drodzy, to by było na tyle. Pamiętajcie o subskrypcjach, komentarzach i ocenie filmu. Grał teraz Shira oczywiście. Widzimy się w następnych odcinkach z The Binding of Isaac. Trzymajcie się, hej, hej.